Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam was serdecznie w Core Keeper Xbox Edition. Dzisiaj niestety ponownie bez Michała, bo jakby wam to powiedzieć... Znaczy inaczej, jak spytamy się go następnym razem, czy będziemy mogli powiedzieć, dlaczego go nie ma. A my w międzyczasie zajmiemy się takimi innymi rzeczami. Pamiętacie, w poprzednim odcinku cieszyłem się jak dzwonek, po prostu jak dziecko, bo znalazłem pewien sekret, który jest związany, zaraz wam pokażę, z czym? Z tym, że nie wziąłem pieniędzy. No i to jest właśnie jedna z tych ważniejszych rzeczy. Trzeba wziąć kasę, bo nie wszystko przychodzi tutaj w życiu za darmo. Rzucamy sobie całą gotówę, jeżeli można to tak określić. Dobra, panie, mam nadzieję, że mi nie uciekłeś. Dobrze, nie uciekłeś mi. Chodź, musimy pogadać. Tutaj on ma taki bardzo ciekawy zwój. I ten zwój, widzicie, służy do zbudowania bardzo dziwnej broni, do której potrzebne jest właśnie jakieś złamane ostrze. Łamane ostrze, te, które właśnie już mamy. Czysty kryształ, który też już mamy, i zniszczony uchwyt, którego jeszcze nie mamy. No 50 żelaza, 10 tych starożytnych ustrojstw, no ale bierzemy, bo mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj to jakoś ogarnąć, łamane na znaleźć. Odstawmy to oczywiście do skrzyni z resztą tych rzeczy fajniejszych i słuchajcie, zrobimy coś takiego, kochani, że przygotujemy się na bossa, takiego dodatkowego. Co by tutaj wziąć? Dobra, weźmy tą jedną spluwkę na wszelki wypadek. Ja wiem, że ona jest stosunkowo bardzo wolna, ale jednak, no jednak można by było coś tutaj z nią zadziałać. Bo jest to broń bardzo, bardzo mocna. I słuchajcie, kochani, no dlaczegożby nie? Co tutaj potrzebujemy? 8 sztabek cyny i 108 złota. No dobra. Ile to nam doda w ogóle? Plus 39. No to już ładnie. To już mamy ile? 294. No to jeszcze raz. I 311. Tak? Znaczy do 337, między 277. Wiecie co, podbijmy to na level, powiedzmy... Oj, tu już jest nasz szkarłat. Na 9. No i to jest bardzo dobre pytanie, czy lecieć wyżej z tym ustrojstwem? Na 8 poziomie... Żeby tak, wiecie, żeby tak tego szkarłatu aż tak mocno nie zużywać. Nie, to zostawmy, bo mamy troszeczkę mało kasy. Jeszcze będziemy musieli sobie znaleźć jakiś fajny sposób na zarobek. Więc nie wziąłem, prawda? Prawda, że nie wziąłem. Ciach, mamy nasz muszkiecik. Teraz jeszcze go ładnie zupgrade'ujmy, znaczy wzmocnijmy. Naprawmy i wzmocnijmy, może tak. Ciach. No, no i teraz jest ładnie. 358 do 436, więc w razie, gdyby nam się mocno przydał, to będziemy wiedzieć, jak postępować. Stawmy go sobie tutaj obok wędeczki. I kochani, polecimy na bossa, który jest bossem dodatkowym. Ten, którego widzimy tutaj ładnie u góry. O, tu. Więc stąd będziemy się przekopywać, znaczy polecimy trochę na północ i wtedy na zachód. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Ja ostatnio, poza odcinkiem zrobiłem sobie tutaj już taki czysty przelot, nazwijmy to w ten sposób. Żebyśmy nie musieli za... Aha, powinienem coś zjeść, a to prawda. Zrobimy sobie tutaj raz i dwa. Jesteśmy w pełni... obżarci, jeżeli to można tak określić. I teraz się przekopujemy tak centralnie na zachód, bo podobno jest super na zachodzie. Aha. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie tak, że zrobimy sobie troszeczkę tego... tą arenę sobie troszeczkę powiększmy. Oj! Słabo by było umrzeć tak od razu, nie? No tak, nie ma to jak wejść w kwas.
Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, kochani, że moglibyśmy już spróbować zacząć działać tutaj. Oj. Dobra, już zaczęliśmy działać. Mam nadzieję, że nie masz za dużo życia. I że cię ogarniemy. Kotek, ja mam nadzieję, że ty też będziesz tutaj ładnie pomagał. Oj, co to jest? O rany boskie. Tych to ja się nie spodziewałem. No, ta broń tutaj naprawdę bardzo szybko jej to idzie. O, o, zdenerwował się. Poczekajcie, poczekajcie. Spokojnie, my to ogarniemy, ale powoli. O, o. O nie! A może powinienem to robić z Michałem? Dobra, czekajcie, czekajcie. Oj, 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 nie ta broń! No wiecie co, ja chyba stąd ucieknę trochę. O nie, 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 nie! O. dobra, to było strasznie nieogarnięte. Wracamy! Bo ja tego tak łatwo nie zostawię. Daleko to? Daleko. Znaczy, no niedaleko, ale ogarniemy. Ojejku, ale wtopa. No, słuchajcie, to jest boss na dwie osoby, tak? Ja tutaj się sam rzucam. Dobra, wiem, czego mi zabrakło. Zabrakło mi haczki, której nie mam, bo chciałem się pozbyć tych kwasów śmiesznych, nie? A czemu mi wiertarka wtedy nie działała? To jest w ogóle dziwne. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię inaczej, spokojnie. No, teraz to działa, nie? Teraz to sobie możesz działać. Ja sobie wezmę moje rzeczy tutaj od tyłu. A dlaczego wtedy tego nie mogłem rozwalić? Dobra, uwaga, uwaga. A, moja już do końca rozwalona haczka. Teraz pytanie... Z czego by tutaj zrezygnować? Znaczy z czego? Z którego... tu mamy 1, 2, 0, to jest 1, 4, dobra. Tak to robimy. Jak stoimy z życiem? Z życiem stoimy jako tako, z żarciem stoimy słabiej. Teraz tak, patrzcie. Kotek, tylko nie strzelaj, dobra? Mam nadzieję, że ty nie masz całego życia już, nie? Dobra, pozbędziemy się wszystkiego. Dzięki, kotek, że akurat go nie atakujesz, bo ja tutaj muszę troszeczkę posprzątać te kwasy. Fajnie by było właśnie na dwie osoby, żeby jedna osoba zajmowała się tymi kwasami, żeby było można normalnie chodzić, a druga osoba na przykład by w tym momencie ogarniała bossa. No ale ja wiem, że nie można mieć wszystkiego. Dobra, wydaje mi się, że już powinno być bez haczki. Dobrze, no mam swój nagrobek. Nie można mieć wszystkiego. Ty oczywiście się odrodziłeś, prawda? Prawda. Czy my sobie... Wiecie co? My sobie jeszcze w międzyczasie powiększmy tą arenę jednak. Bo nie wiem, dlaczego ta arena nam się zamknęła tak, że już nie mogliśmy jej powiększać. To mi się wcale nie podobało. O, ja tam widzę jakieś fajne rzeczy, chyba. Ale zróbmy sobie troszeczkę więcej miejsca tutaj do biegania, bo jak widzieliście, było troszeczkę mało wesoło przed chwilą. Może ja w sumie powinienem go tutaj bombami jakoś zapchać. No człowiek chciał dobrze, wyszło jak zwykle. Zaraz tutaj racjonalizator nam powie, no to jest standardowy tekst na streama chcialnego. Miało być dobrze. No miało. No to te ustrojstwa nam najbardziej tutaj przeszkadzają. Dobra, posprzątajmy, po prostu. Zróbmy najnormalniej w świecie to, co zawsze się robi, kiedy ma się taki falstart jak my teraz. Posprzątamy.
Prawda jest też taka, że jakby że będziemy mieli troszeczkę większą arenę do tej zabawy, to też będzie chyba łatwiej. Mam nadzieję. Tam ze światłem. Światło nam nie będzie aż tak bardzo potrzebne, ale wiecie. Raczej droga ucieczki. Dobra. Aha, bloki nam się widzę nie złączyły. Nie tu, tu. Dobrze, teraz już się nam złączyły. Dobra, zobaczmy, czy ja coś takiego mogę tutaj... Nie, nie mogę. Ale w jakimś tam stopniu chyba mogę. A może to jest sposób, żeby się tego po prostu tutaj wyzbyć? Wiecie, o co chodzi? Może to można jakoś zamknąć i wtedy będziemy mieli chwilę spokoju. Kotek, ty tu zostajesz? No właśnie. Tylko nie wiem, czy to coś da i też nie wiem, czy to w sumie nie będzie problem dla nas. Dobra, słuchajcie. Prawie nam się udało, tak? Będziemy troszeczkę bardziej skoncentrowani, będziemy mieli może troszeczkę więcej miejsca do biegania. To też będzie łatwiej, jednak nie. Bo to nam może, wiecie, to nam może zabrać... jak to się ładnie nazywa? To nam może zabrać troszeczkę miejsca. Okej, to tak, zróbmy tak, trzymajcie kciuki. Ja jeszcze zamienię sobie łopatę na tego. Dobra, czy to jest... No właśnie, po pierwsze, jaki my tutaj mamy zestaw? 26, 36, 16, a tutaj mamy... No, tutaj mamy dużo lepiej, dużo więcej na bossy. Tak, tego też nie zrobiłem, okej. Teraz będzie łatwiej, zobaczycie. Zobaczycie, teraz to po prostu tak go ogarniemy, że szok. Pif paf! A ciebie tutaj nie powinno być w ogóle. No. Dobra, ta broń jest strasznie wolna. Ogarniemy to w ten sposób. Dobra, teraz już się zezłościłem. Ja już się też zezłościłem. Kotek, ty wal w robale! Dobra, widzę, że ja też muszę. Zobaczycie, ogarniemy to. Jeszcze będziemy się z tego śmiali. Z tamtego też. Może trochę mniej, ale też. No, z jakiej to tutaj racji? Kotek, co ty robisz? Kotek, ty się nie obijaj, ty masz tutaj walczyć. Dobra, to już jest końcówka. Widzicie, trochę większa arena już jest łatwiej, chyba. No, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Spokojnie, spokojnie. Słuchajcie, chłopaki. Bez takich mitu. No właśnie. Tada! Poszedł! Jak kuna w agrest. Dobrze, udało się. Uf. Nie ma wstydu. A się ciemno zrobiło od razu. Bo trochę tutaj ładnie naświetlimy. No jaka piękna skrzyneczka. I co my tutaj mamy? Mamy moździerz. Mamy żelazo. Aha, mamy fajny pierścionek, który daje nam 3 życia za pacnięcie, ale takie podstawowe. No ale nie mamy tego, co chciałem. Znaczy, co chciałem, co spodziewałem się, że będziemy mieli, może tak. No dobra, kochani, no fajnie było, można wracać. Bo w planach mamy jeszcze inne rzeczy. O. No tak, myślisz, że sobie tutaj ładnie przejdziesz, a tutaj rzeczka idzie. O, co jest tutaj? Czy już tutaj byłem? Bolało? Miało boleć. Gangrzeny wyjedne. Dobra, kochani, wracamy. Tam, gdzie możemy, wracamy. Dobra, moment, gdzie... Nie, no dobrze, idę. Dobra, no widzicie, no... Nie jest aż tak źle. Przepraszam. Słuchajcie, to robimy coś takiego. Wrócimy tutaj do bazy. W 2 minutki
Postaramy się pozrzucać wszystkie rzeczy mniej potrzebne, niepotrzebne i muszę zmienić broń, żebym tutaj nic nie rozwalił. Ciach. Zobaczmy, czy tutaj jest jeszcze jakiś taki materiał. No ty to w ogóle nie. Który możemy, powiedzmy, tutaj eksplodować. Nie, haczkę musimy na... Znaczy nie, haczki nie musimy naprawiać. Z haczką musimy się pożegnać, bo ponieważ iż, tak jak pamiętacie, tutaj musimy też kasę wrzucić. Nagrobek też na chwilę wrzućmy, bo powiem wam szczerze, że chyba przez te parę chwil nam się nie przyda. To jest chyba nowy hełm. Carpaccio. I obiecaliśmy sobie zrobić właśnie tą haczkę już szkarłatną, więc niech i tak będzie. Słuchajcie, żeby nie było zbyt długo czekania, to wrzućmy po prostu te rzeczy, które nam się mocno nie przydadzą do tej skrzyni tutaj. Tak, to zostawmy tutaj. Wyłóżmy i lećmy. Lećmy tam, gdzie lecieć mamy, kochani. A jeszcze przy okazji, wiecie co, to jeszcze wywalmy. O, i zróbmy tak, dobra, i jest pięknie. I teraz polecimy sobie na nowy biom. I zobaczymy, czy tam znajdziemy, co tam w ogóle znajdziemy, bo ja już troszeczkę się, delikatnie mówiąc, się przygotowałem. Jak zobaczycie zaraz piękną trasą. O tu! Starałem się postawić jakieś latarnie, żeby nie było. Mijamy tego bossa, którego znaleźliśmy, jego leży w ostatnim odcinku i teleport. Poszukamy sobie, może znajdziemy jakiś teleport teraz właśnie na nowym biomie, który jest zupełnie nowym biomem. I tak jak zwiedzając sobie poza odcinkami, znalazłem te piękne miejsce, doszedłem do wniosku, że musimy, po prostu nie ma innej opcji. Musimy tutaj sobie pozwiedzać. Zobaczcie, co to jest za fajna plaża. Oczywiście poziom przygotowania level cialny. O, jeszcze wiertarki nie ogarnąłem. To też jest typowo dla mnie podstawowe, nie? Ja tam się, wiecie. To nie jest to, że mnie to dziwi. Mam nadzieję, że was też nie. O! Zatopione morze? Można to tak określić? Więc słuchajcie, kochani, dobijemy wiertareczkę do końca. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem tutaj nowy. Dobra, zaraz zobaczymy, co my tutaj takiego mamy. Jakieś nowe roślinki, znaczy jedną z tych roślinek już mamy. Oktaryna. O! I drewno koralowe? Już mi się podoba. Ale powiem wam szczerze, kochani, że bardzo też podoba mi się ta... Oj, ten szlam mi się nie podoba, ale ta woda mi się podoba. I ta woda mi się podoba chyba aż do tego stopnia, że sobie taką fajnie byłoby sprawić. Podświetlmy tutaj trochę. Teraz złapiemy haczką tamte ustrojstwa, żeby nie było. Oj. Kotek, kotek, ty mi tutaj pomagasz? Kurczę, jakie mocne są te szlajmy. Widzieliście to? Co to było? Ach, tam coś jest. Oj, te szlamy są straszne. To już... Ja już coś czuję, że to będzie po prostu droga przez... Znaczy, może nie droga przez mękę, ale... Że to będzie ciekawa wyprawa. Zobaczmy, jak sobie nasza tutaj... Oj, Haczuniu, jak ty mi się podobasz. Jak ty mi teraz zaimponowałaś. No i to jest piękne. Tutaj oczywiście będzie wszystko z nowych rzeczy do zbierania. Dobra, słuchaj, gdzie ty tu jesteś? A, już cię nie ma. No dobrze. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Ale to drewienko mi się bardzo podoba. A sobie trochę do ciebie postrzelamy. A co? Kurczę, dosyć mocne jest. Ale tu jest fajnie.
O, nasiono drzewa koralowego. Pięknie. A to? A, i od razu koral. Kurczę, musimy, wiecie co, musimy tutaj jakiś... Nie, no ja tej wody sobie nie daruję, przepraszam was. Macie jaka ładna niebieska. No i super, a czy my tutaj jeszcze w tej wodzie coś możemy złowić? Tak na szybko sprawdźmy. Tak na szybko. Bardzo szybko. No, wcale nie będziemy czekać za długo, nie? O! Oktaryna. Teraz i tak musimy wiertarkę zamienić na kilof. Ale kilof jest cacy, więc nie ma problemu. Co? Biały kora... Co? Aha. Koralot, czyli taki axolot, tylko że biały. I można go ugotować. Brzmi trochę strasznie. Aha. No to szybko się skończyła. Wiertareczka. No mocno. Tutaj już będzie trzeba z czymś zawalczyć. Bo tak jak widzicie, te te ściany nie są już słabiutkie. Ale co my tutaj mamy? Czarna bąbelkowa perła? Co? Jakieś haczyki. Czekajcie, mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś było. Przepraszam was, jestem strasznie zakręcona, ale... Ale wow, po prostu jak to wygląda, jestem troszeczkę zakręcona aż z tego powodu. Powiedziałbym. Algi ziemskie? Co? Ci wydawało mi się, że coś jeszcze gdzieś było. Albo już to zebrałem i po prostu nie zwróciłem uwagi. Albo zaraz mi powiecie, panie, tutaj ominęłeś, przecież... No, trochę sobie z tą łopatą polatamy, pozbieramy sobie muszelka. Seashell! O-o! Przepraszam! Przepraszam, panie żółwiu!